Rozmaz krwi ludzkiej, metoda May Grunwald-Giemza. Wykonanie rozmazu krwi i wykorzystanie rutynowej metody jego barwienia, May Grunwald-Giemza, daje nam możliwość identyfikacji elementów morfotycznych krwi. Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej to stosunkowo proste badanie laboratoryjne krwi, służące do dokładnej analizy jej składu. Bardzo często rozmaz krwi jest wykonywany w przypadkach, kiedy otrzymano nieprawidłowe wyniki badania morfologicznego krwi. Rozmaz krwi umożliwia diagnostykę wielu chorób związanych m.in. z niedokrwistością i zaburzeniami rozwojowymi krwinek. Stąd też umiejętność dokonania prawidłowej interpretacji rozmazu krwi jest niezwykle istotna. Na prezentowanym obrazie dominującą populacją komórkową są krwinki czerwone, erytrocyty. Są to komórki bezjądrzaste, mające postać regularnych, barwiących się kwasochłonnie krążków. W centrum każdej komórki widoczne jest charakterystyczne przejaśnienie. Przestrzennie erytrocyty mają kształt dwuwklęsłej soczewki o zaokrąglonych krawędziach. Krwinki białe, leukocyty, stanowią niejednorodną grupę komórek. Wyróżnia się wśród nich granulocyty i agranulocyty. Zasadniczym kryterium tego podziału jest liczba i rodzaj ziarnistości występujących w cytoplazmie komórek. Wśród granulocytów najliczniejszą populację stanowią neutrofile. Ich średnica to około 12 mikrometrów. Cechą charakterystyczną granulocytów obojętnochłonnych jest jądro komórkowe podzielone na kilka segmentów. Liczba segmentów jądra komórkowego neutrofili jest wyznacznikiem stopnia dojrzałości komórki. W miarę starzenia liczba segmentów wzrasta. U osób płci żeńskiej występuje dodatkowy drobny segment zwany pałeczką do Boscha, zawierający inaktywowany chromosom X. Cytoplazma neutrofili jest kwasochłonna i zawiera liczne ziarnistości, których większość barwi się lekko zasadochłonnie. Nadaje to komórce mieszaną, obojętnochłonną barwliwość. Kolejnym typem granulocytów są eozynofile. Są nieco większe od neutrofili, ich średnica wynosi około 14 mikrometrów. Posiadają charakterystyczne dwupłatowe jądro, tak zwane jądro okularowe. Na prezentowanym obrazie widoczne jest czerwonawe wybarwienie cytoplazmy eozynofila. Jest ono konsekwencją obecności licznych kwasochłonnych ziaren swoistych. Trzecią, ostatnią populacją komórek wchodzących w skład granulocytów są bazofile. Mają wielkość około 12 mikrometrów, a ich jądro komórkowe, zazwyczaj niepodzielone, przysłonięte jest zasadochłonnymi ziarnistościami. Z uwagi na fakt, że granulocyty zasadochłonne stanowią najmniejszy odsetek spośród granulocytów, są stosunkowo trudne do identyfikacji w prawidłowym obrazie rozmazu krwi. Agranulocyty, czyli białe krwinki pozbawione ziarnistości swoistych, dzielą się na dwie grupy – limfocyty i monocyty. Limfocyty są najmniejszymi leukocytami, wielkości około 8 mikrometrów. Niemalże całą powierzchnię cytoplazmy limfocytu zajmuje kuliste, silnie barwliwe jądro komórkowe. Widoczny pozostaje niewielki, wąski brzeg cytoplazmy o charakterze zasadochłonnym, barwiący się na niebiesko. Największymi elementami morfotycznymi krwi są monocyty. Ich średnica osiąga wielkość 20 mikrometrów. Na terenie obfitej, lekko zasadochłonnej cytoplazmy zlokalizowane jest duże jądro komórkowe o charakterystycznym nerkowatym kształcie. Trombocyty są otoczonymi błoną komórkową fragmentami cytoplazmy megakariocytów, komórek prekursorowych obecnych w szpiku kostnym. Płytki krwi mają owalny kształt, a ich wielkość waha się w granicach 2 do 4 mikrometrów.